Cześć, witajcie kolejny raz na kanale mtbxc.pl. Ja się nazywam Tomek, a to jest program cykliczny, w którym opowiem Wam kilka newsów cyklarskiego świata. Jak widzicie, trochę sobie jeszcze eksperymentuję z oświetleniem, ale to pewnie jest chwilowe, no chyba, że mi się tak przyjmie i Wam się spodoba. Zaczynamy program. Dzisiaj wszystkie newsy będą do świata szosowego, a zaczynamy od Michała Kwiatkowskiego, który wczoraj został uhonorowany nagrodą Polskiego Radia za gest roku, czy jak kto woli, za gest fair play. Chodzi oczywiście o sytuację z 9 etapu ostatniego Tour de France, kiedy Michał pomógł dojechać do mety w limicie czasu poturbowanemu po wypadku Rafałowi Majce. To był dosyć fajny gest, no tym bardziej, że chłopaki jeżdżą w różnych ekipach, no ale tutaj jakby koleżeństwo z reprezentacji górowało nad teamem i Michał pomógł Rafałowi. Także bardzo fajnie, że dostał tą nagrodę. Nic tylko pogratulować. A teraz przenosimy się już na granice kolarskiego świata, bo teraz będzie mowa o Jensie Voigtie. Ale przecież Jens Voigt jest kolarzem, więc to tutaj dziwnego. Ano to, że Jens postanowił w ramach jakiejś akcji charytatywnej w styczniu chyba, czy w lutym przebiec 7 maratonów w 7 dni. No to jest gest godny chyba samego Jensa i to będzie takie prawdziwe chyba shut up Lex. Ostatni news sprzed paru godzin. We Francji wyszło na jaw, pewna gazeta poinformowała o tym, że toczą się śledztwa w sprawie dopingu mechanicznego wśród kolarzy i chodzi o jakieś dwa duże nazwiska. UCI nawet potwierdziło, że będzie współpracowało z sędziami, którzy toczą te postępowania, także no, trzeba chyba czekać na rozwój sytuacji, ale wychodzi na to, że gdzieś ten doping mechaniczny był i to jest mowa o jakichś dużych nazwiskach, także czekamy z niecierpliwością, to zostanie ujawnione, a może okazać się to tylko jakąś plotką i newsem z brukowców. No zobaczymy, poczekamy. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Przygotowałem dla Was trzy newsy, mam nadzieję, że Wam się podobały. No i tym razem było trochę na szosowo. Zobaczymy, co wydarzy się jutro. Także do zobaczenia w jutrzejszym odcinku. Cześć!